Witam wszystkich, z tej strony Mike Michael. Dziś w kolejnym odcinku maratonu serii Teoria Gier przyjrzymy się Złomierzowi, bohaterowi gry Overwatch. Zapraszam. Złomiarz, podobnie jak Wieprzu, niezbyt pasuje do reszty postaci i ogólnie do całej gry. Jest wyposażony w granatnik i miny ogłuszające. Same ich działanie nie jest specjalnie trudne. Sęk leży właśnie w nieskończonej liczbie amunicji. Jeżeli nie oglądaliście filmu o Wieprzu, to zapraszam do adnotacji. Najciekawsza i najbardziej charakterystyczna broń Złomiarza to Mord Opona. Na pierwszy rzut oka przypomina mi film Mordercza Opona z 2010 roku i prawdopodobnie do niego miało być to nawiązanie. W niej znajduje się zwykły silnik spalinowy, co widać po chociażby kłębie czarnego dymu i charakterystycznym sposobie odpalania. Maszyny podobne budował do tej opony były już budowane w XIX wieku. Na pomysł pierwszego modelu wpadł Rousseau z Marsylii. Jednokołowce są rozwijane do dzisiaj, jednak mało kto z nich korzysta. Bardziej traktowane są jako wynalazki, które raczej nie przydadzą się w życiu. Poza tym takie monocykle byłyby niezwykle nieporęczne. Spójrzcie na to z tej strony. Gdy zatrzymamy taki pojazd, przestanie działać efekt żyroskopowy i ta cała konstrukcja nie trzymałaby się stabilnie, przez co cały czas kiwalibyśmy się z jednej strony na drugą, nie mogąc po ludzku usiedzieć w jednym miejscu. Także problemem przy tego typu rowerach byłoby ich przechowywanie. Ten ogromny pierścień wokół siedzenia znacznie utrudnia umiejscowienie go gdzieś w zaciszu piwnicy. Wracając do opony. W jej środku znajduje się silnik, który powoduje jej obracanie. Przez efekt żyroskopowy utrzymuje pozycję pionową i można nim sterować z daleka. W środku tych opon jest schowany jakiś ładunek wybuchowy, uruchamiany przez uderzenie w jakiś przedmiot, czyli jest użyty zapłon kontaktowy. Wybuch może być spowodowany zapłonem paliwa do tego silnika, dzięki czemu oszczędzimy nieco miejsca i odchudzimy całą konstrukcję. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeśli odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Już niedługo będzie granie z widzami w Team Fortress 2, więc chętne osoby zapraszam na naszą grupę na Facebooku po więcej informacji. Do zobaczenia!